Witajcie ludziska. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o aktorze kina akcji, który obok Bruce'a Lee, Jackiego Chana, Chucka Norrisa, Macieja Zakościelnego czy Van Damme'a plasuje się w gronie największych koksów spośród wszystkich ludzi związanych ze sztukami walki. Jego potężne niczym japońska góra Fuji ciało sprawia, że praktycznie nie ma przeciwnika, który mógłby sprawić mu ból. Jego kamienne spojrzenie wywołuje u przeciwnika padaczkę, rozwolnienie i krwawienie z rowa jeszcze zanim w ogóle dojdzie do bezpośredniego starcia. Postać ta jest jak final boss w grze wideo. Nie ma opcji pokonania go za pierwszym razem, ale kto wie, może za 1600 coś uda wam się zdziałać. Panie i panowie, konie i konięta, drogi bobry, świstaki, tchórzofretki i surokatki. Z wielką przyjemnością przedstawiam wam mistrza Aikido, specjalistę od judo, znawcę karate, profesora kung fu, no mówiąc krótko, Stevena Seagala. No to... Seagal! Steven Seagal jest dość trudną postacią do opisywania, gdyż we wszystkich filmach, no dosłownie w każdym, gra tego samego gościa. Koksa, policjanta, detektywa, mściciela, nie wiem, szeryfa, kowboja, któremu albo zabili żonę, albo zabili dziecko, albo zabili i żonę, i dziecko, potem irytuje się dość mocno i idzie ubić tych złych, co mu zabili żonę, dziecko lub żonę i dziecko, czy jakoś tak. Standardowo pierwsza scena walki odbywa się w barze, w którym Steven niby zapija smutki, a tak naprawdę jego szósty zmysł podpowiada mu, że ktoś związany z jego rodzinną tragedią pojawi się w tym barze o tej samej godzinie co on. Coś jak pajęczy zmysł Spidermana, choć obawiam się, że Spidey wypadłby równie rzadko co wrogowie Seagala. W końcu pojawiają się ci źli i oczywiście i standardowo zapominając, że Steve ma z 1,93 m wzrostu, kozaczą do Seagala, który niby ich słucha, obojętnie obserwując swoje niedopite whisky w szklance, a tak naprawdę planuje w głowie morderczą choreografię walki z użyciem wspomnianej szklanki oczywiście. Dzieje się tak do momentu, dopóki ten nie spojrzy na nich swoim morderczym wzrokiem, bo wtedy złoczyńcy rozumieją, że mają ciężko przechlapane. Too late for that, huh? You offended us. You need to be punished. It'd be really nice if I could just leave, you know? Potem dochodzi do bójki, w którym Seagal rozwala na głowach przeciwników z 20 szklanek, 50 butelek i połowę stolików z baru. Łamie któremuś rękę albo nogę i na pewno któryś dostanie z jego markowego i jakże skutecznego kopnięcia frontalnego. It's not gonna happen. Co ciekawe, wyraz twarzy Seagala w czasie całej sceny, a badałem klatka po klatce, nie zmienia się nawet o milimetr. Zanim dobije ostatniego przeciwnika, spyta się gdzie jest szef, po czym łamie mu kark, no i idzie do tego szefa, w drodze ubijając i mordując pół miasta. Jak się tradycyjnie okazuje, szef to nie byle bambik na 12 levelu, tylko final boss typu Kingpin. You will wish they were not... Oczywiście będzie gawędzić parę minut, by następne 15 walczyć ze sobą na śmierć i życie. Bo co, że pół miasta wymordował z palcem w rowie? Final boss to ma być final boss, a nie. Swoją drogą styl walki i same choreografie w filmach z Seagalem są bardzo fajne. I choć aktor nie bardzo lubuje się w kopnięciach, to lata treningu Aikido czy Kung Fu wychodzą, kiedy z idealną precyzją zbija uderzenia przeciwników lub kiedy ubija ich kijem. Jak przychodzi mu walczyć z większą grupką, to nie boi się używać wszystkiego, co ma pod ręką, wliczając w to noże, widelce, deski czy jego ulubione szklanki i butelki. Seagal uwielbia również miażdżyć kroczy swoich przeciwników, zatem bardzo prawdopodobne, że jak go ładnie poprosicie, to zrobi wam w kuchni zajebistą jajeczniczkę. Steve
Stevie w latach, kiedy dopiero to rozwijał swe skrzydła, kształcił swoje umiejętności we wschodnich stylach walki i był nauczycielem Aikido. W 1982 roku powrócił do Stanów Zjednoczonych i w Hollywood rozpoczął nauczanie karate. Warto też zwrócić uwagę, iż nasz bohater nie był jeszcze wtedy Seagalem, gdyż taki oryginalny Seagal musi mieć te kilogramy mięcha. Chudziutki Seagal to po prostu pan Stevie, który raczej nie dałby rady wymordować pół miasta. Chociaż pierwszym filmem, który przyniósł mu rozpoznawalność, był Niko ponad prawem. I choć aktor wciąż jeszcze nie był tym pierworodnym Seagalem, tylko chudziutkim chłopcem, to widać było już pierwsze postępy w drodze do Seagalowatości. Wcielił się tam w rolę policjanta, prowadzącego prywatne śledztwo w sprawie nielegalnej organizacji. I wiadomo, dobro zawsze zwycięża, a przy takim Stevie u boku jeszcze bardziej. Więc w imię dobra ubił konkurencję i kurde no, mówiłem już wam, jak te filmy z Seagalem mają w zwyczaju wyglądać. On nawet ubijał wszystkich, nie będąc jeszcze wielkim Seagalem. Ja cierpienie. Czasami mam wrażenie, że taki Batman jest już bardziej realistyczny. Chwilę po premierze, właściwie rok w rok brał udział w jakiejś mniej lub bardziej popularniejszej produkcji. Ale to dopiero w latach 2000 gwiazdor przykoksił i został pierworodnym Seagalem, jakiego znamy do dziś. Ostatnim filmem, w jakim brał udział, to Primet Target z 2020. Wiadomo, że pół miasta wącha kwiatki od spodu, wiadomo też, że Final Boss. Klasyczny Steven Seagal odgrywający rolę Stevena Seagala, ale pod innym imieniem i nazwiskiem. Aktor niestety jest już dziś dość stary, bo ma 71 lat, no ale co zrobić, czas leci jak ten wróbelek na wietrze, a i na stare lata troszkę mu odbiło. Opinia jego waha się niczym kurs na giełdzie kryptowalut, bo po prostu często gada głupoty. Nie chcę wprowadzać nieprzyjemnej atmosfery mówiąc o tym, ale jak wygooglujecie, to na pewno będziecie wiedzieć, o co bangla. A Mike'a Tysona kojarzycie? Powinniście kojarzyć. On również znajduje się w mojej bibliotece filmów. Obejrzyj, bo też jest odcinek naprawdę zajebisty i wyjebisty.